No i hej, hejamy, jesteśmy właśnie, gdzie jesteśmy? Maka. W Maka. Jesteśmy w McDonaldzie. Co wybieramy? Wybieraj. I wybieramy. No, sitting. Eating. Na pewno? Tak. I co my tu wybierzemy? Ja poproszę cheeseburger. Nie, ja poproszę normalny cheeseburger. Poproszę malutkie frytki. Tak, no musisz małe frytki, poproszę. Małe, no. I poproszę... Kiedyś to w szale? Nie lubię. I poproszę kawę. No. Kawę poproszę. Tak jest, tak jest. Jak myślisz, którą mama będzie chciała? Nie. Nie. Wyżej. Wyżej. Tak. Nie. Tak. I poproszę tą małą. No. Nie, ja bardzo dziękuję. Teraz ty. Albo nie. Małe. Bierz tak, żebyś zjadł i się najadł. Wiem. No, misiu. To jedziemy. Nissan. Nissan. Nie i. Nissan. Nissan. Perfect. Gramy w ten, the logo game. IBM. O Jezu, to chyba pierwszy komputer czy coś. O, no, IBM. IB? Mhm. Nie. Tak, B. B. Mhm. Niam, niam, zażaramy. Dalej. O. O, MTV. Nie wiem. Ale sprawdź. Skąd wiedziałaś? How did you know that? O, no, to ja sobie teraz napiję się kawy. Pepko! Co to jest? Tu. Intel. Ej! Yeah! Czekaj, wiem co to jest, ale komentujcie. Komentujcie. Co myślicie, że to jest? Obstawiajcie. Nie patrzcie. No faktycznie nie zobaczą w ogóle. Przecież zobaczą to na tym, na vlogu, na vlogmasie. Dawaj, co wpisałeś? Gracjan wpisał PayPal. Dawaj, pokaż. Wpisałeś PayPal, naprawdę? I to nie było to? O-o! A then... Co to jest? SAP, Software Corporation. That makes enterprise software no to manage business operations and customer relations. SAP? Headquartered in Waldorf, Baden. Ale to miało tak być? SAP? Tylko jest ostatnia literka P? Tak. Bez sensu. O, Polski Czerwony Krzyż. Znaczy biały. Dobra, ja dopijam. Co myślisz? Nie pamiętam, nie wiem. Farm... No wpisz tą podpowiedź taką, żeby ci pokazało jakąś literkę. Mamy taki kubek, nie wiem czy go zabiera do domu, zabiorę go do domu, bym miała dwa. Może go zabiorę, zobaczę. I zobaczcie, Christmas Market jest!
Tak, chciałam przyjechać na Christmas Market. Tu widzę, że jest tylko strasznie daje słońce. Lori po oczach. Zaufała. Pewnie, że będzie zaufała. Tu mamy H&M, ale nie widzę żadnych jakichś tam przecen większych, więc chyba nie pójdziemy. No i słyszę te dudy. Uwielbiam po prostu. Uwielbiam ten dźwięk tutaj, jak grają. Nic nie widzę. Nic nie widzę, tak razi słońce. A tu mamy karuzelę! Christmas Market jest zamknięty, synek. Od 13 albo 14 chyba otwierają. Wow! Patrz, stukła się szyba. Gdzieś tam u góry. Tak, u góry gdzieś. Ja też nic nie widzę, ale u góry. Szkło! Chodź, misiu. A co? A co to było? A co to? O, tu jest coś fajnego. A co to było? Wow, zobaczcie na to. Śnieg, hail. Patrzcie na to! Pod światło, jak to mam pokazać, żeby było widać? Daj. Pokaż. Wow, już, tu widzę. O, pokaż tak na swetrze. Zobaczcie. Świetna ozdoba do czegoś, co jest jednolite. Mega. I tam mi się podoba. Tam ten biały sweter. Zaraz wam będę pokazywać. No dobra, jak widzicie, jesteśmy w królestwie. I właśnie patrzę sobie. Słucham. Możemy iść do cream shop. Cream shop. Zadyszkę. I patrzę sobie. Za 25 jest nawet fajny zestaw jakiś ze Smashboxa, jeżeli już. I tak sobie oglądam. Tutaj mam jakiś zestaw z Elfa, nawet też spoko. Cena w ogóle zwłaszcza. Co bym zrobiła, jak coś stąd by było Too Faced? No, bym to chciała pewnie. Tu coś jest ładnego. O, wow, fajna pokrywka. O, to jest ładna paletka. Bardzo fajny ten. Natural Radiance. Zobaczcie, z W7. Pewnie czegoś oczywiście podróbka. Teraz nie mogę za bardzo skojarzyć. Wow, miśku, ciszej. Ładne, bardzo ładne. To mi się podoba. Czegoś to coś mi to przypomina. Ale nie mogę teraz skojarzyć co. Co mi to przypomina? To się oczywiście wymacał, nie jestem jedyna. I cena tego to 5 funtów. Proszę, synek. 5 funtów. No nie wiem, no w sumie kolorystyka, zobaczcie, jest ogólnie. Ogólnie to jest taka jak wszystkich, ale podoba mi się. Jakby co. Spójrzmy, co tu jeszcze mam na dole. Coś start. Próbuję tak zerkać, ale naprawdę nie ma nic takiego super ekstra, nie wiadomo na co mogłabym się mogła rzucić. No, Gracjan powiedział Too Faced, a to nie jest. No właśnie, to nie jest Too Faced. O, tu jest lusterko, fajne, ale pewnie drogie. To lusterko właśnie gdzieś już widziałam, zobaczcie. Takie. Tu chyba się, nie mam jak jedną ręką. O, widzicie? I ono jest podświetlane rzekomo. Ty jesteś ceną. Ceno jesteś, 13 funtów, kurczę, powiem wam. Jakbym wiedziała, że ono daje fajne światło na biurku, to bym sobie je wzięła, bo jest fajna cena. Jeszcze jest różowe, ale chyba bym wolała mimo wszystko białą. Tylko jak to świeci, no, żeby to nie było takie światło, wiecie. Żeby to nie było takie byle jakie te światło za 13 funtów, ale kusi. Zobaczcie, nie wiem jak te LEDy się świecą. To ma jeszcze jakąś tam podpóreczkę, Crystal Clear. Zobaczcie. Ta-da! I takim oto sposobem jesteśmy w... Gdzie jesteśmy w... No i znowu nie ma mojego chyba, czy jest? Czy to jest ten, co ja chciałam? Czekajcie. Nie, ja chciałam ten. O nie, znowu go nie ma. Dlaczego? Taki perfek. Ale zapytam. Ten właśnie chciałam, ale go nie ma. Hey!
dzisiaj jesteśmy w Primanim, ale po prostu ruch jest jak zwykle jak na Marszałkowskiej. I nie wiem, czy uda mi się wszystko wam pokazać. Nie mam zielonego pojęcia, bo jest naprawdę dużo ludzi. Tu są kubki, kubeczki. Nawet ładne, świąteczne. Porobione zestawiki, tu jakieś chyba lampki, lampeczki, LEDy. Tu jakieś takie pierdu. Generalnie ciężko się na wyspę odwracać, wam powiem. Naprawdę ciężko. Tu po 4 funty jakieś. Ja właśnie muszę kupić, kurczę, lampki na choinkę. Gdyż moje. Okazało się, że... Co to jest? Table. Aha, na stół dekoracja. Że moje nie świecą. I strój do psa. Fajny. Kapcie fajne. Ja wam pokażę. 8 funtów. Takie kapciory. Fajne. Tu mój synek, który gra na sprzęcie. Cześć. Tu nowe paznokcie, ale ja już moje mam takie, jakie mam, więc nie będę ich zmieniać. Ta paletka już była. Fajna jest. Wam pokazuję. Czekajcie. Super, że go niezbyt dużo wam nagrałam, bo naprawdę się działo. Otworzysz się paletko, czy ona się nie otworzy? No, ona się chyba nie otworzy. Słuchajcie, czy się otworzy? No, próbuję. Dobra, jest. Taka. Zapakowana. Ale nawet spoko wygląda. Jakiś liquid glitter eyeshadow. Taki na przykład. Ładne bomby. Buffizer. I tak patrzę właśnie na te buffizery. Którąś bym może wzięła, ale nie chcę żadnej z brokatem. O, one prawie wszystkie są z brokatem. Wszystkie są prawie, że porobione z brokatami. Obejdziemy w sumie chyba tylko... O, po funcie tutaj są jakieś. Czekajcie, co to jest? Sprawdźmy tam na dole. Co to jest? Co ty jesteś, Buffizer? Nie wiem nawet, co tu jest napisane, wam powiem. Ta. Nawet ładnie pachnie, Buffizer. Ale nie widzę, co jakiś, czy zapach, czy cokolwiek. Nic nie widzę, słuchajcie, patrzcie. Nie wiem, Buff Bomb pisze i to wszystko. I tutaj taka unicornowa i też nie pisze. Nie, one chyba wszystkie tak samo pachną. Ale za funta bym którąś wzięła, tylko nie wiem, którą. Ostatnio miałam ton. Tutaj mamy jeszcze taka. Buffizer. No kurczę, czemu tu nie ma zapachów? No ale dobra, weźmy tą za funta. Nic nie czuję. Dobra, weźmy tą za funta. I nie wiem jeszcze jaką. Tą już miałam. Nie, to mi się nie chce. Może ta? Nie wiem, chciałabym taką, co robi miękką wodę. A ja nie bardzo wiem. No nie, dopiero weszliśmy, kochanie. Daj mi popatrzeć. Tu są właśnie chyba... Poszłam sobie dziś. Na schodach. Tu masz schody. Za tobą. Glitter eyeshadow to nie. Glitter eyeshadow to ja nie chcę. Po 7 funtów są te kalendarze. Za 7 funtów. I to też są, tak, eyeshadow. Wszystko eyeshadow. I takie jakieś rozświetlacze. Ładne. To ostatnio widziałam. Ładnie to wygląda do kogoś na prezent. Ceny nie widzę. 5 funtów. Ładne. Face mask. Też fajna. Zobaczcie, taka glitterowa. Nie wiem, czy to widać, bo nawet nie wiem, co ja pokazuję. Bo nie bardzo jest jak się tu ruszyć. Tu jakiś sugar scrub do ciała, ale scrub, a scrub to nie bardzo. Tu jakieś bomby za 4, buffizery, nóżki Miki, tutaj rzęsy to nie. O, tutaj są perfumki. Tutaj są podróbki oczywiście tego, Jo Malone. No, powiem wam, że nawet. Może mi się któryś spodoba. Tu, co to jest? Jaśmin i Honey. Ja wam powiem, który. Jaśmin i Honey. Tutaj jest Pure White and Flower. Nie wiem. To jest to samo. No, to co powąchałam. Chyba więcej nie ma, co? Czy jest Pomegranate and Black Tea jeszcze jest. Chyba mi się ten podobał tu ostatnio. Tak, ale męski ten jest.
Bardzo męska nuta, ale bardzo mi się podoba. Amber Noir, czy jakoś to się nazywa. Męska nuta, bardzo mi się podoba. To jest chyba ten. Tylko sprawdzę, czy jest całe opakowanie. Czekajcie. Bardzo męska nuta, ale bardzo mi się podoba. No i co na to poradzić? Co ja poradzę? Jest cały, dobra. Chyba go przechwytam. Dalej, tu jest jeszcze coś takiego. Nie wiem nawet, co wy widzicie, słuchajcie. Nie, ten może niekoniecznie. I to było co? English, no właśnie. Może dlatego niekoniecznie. Tutaj coś jest otwarte, to sprawdźmy. Czekajcie, nie mam ręki normalnie. Nie, dziewczyny, to śmierdziel. Pomegranat i black tea. Śmierdzi jak nie wiem co. Najładniejszy jest właśnie ten amber noir, czy jakoś. Czekajcie, nie mam ręki. Ale jakoś to włożymy chyba, czy co? No, także to jest moja nuta. To jest przepiękny, bardzo ładny, taki wieczorowy. Synegra. Mama. Nie, szaleje. Szaleje. Szaleju się najadł. Patrz, patrz. Nie rób tak. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Body Glitter Gel. Cokolwiek to znaczy. Mnie już normalnie ręka boli. Trochę, ale nie ma otwartego niczego. Jakiś żel, ale ładny. Wow. Body Glitter Gel. Ciekawe, kurczę. Ciekawe, jak to się zmywa, ale podoba mi się to. Weźmiemy sobie jedno. Dobra. Tu jakiś jeszcze coś takiego, ale... Czekajcie. Ładny. Bardzo ładny. No. Ładne to coś. Jeszcze jest fioletowy. Czekajcie. Ale słodziutkie to coś. Za 2 funty. Ładne. Nie wiem. Oj, to parfum. Zen Focus Dreamer. Ładne. A tu Sassy Rebellious Expressive. Ładne te parfumki. Czekajcie, tu jest. Bardzo ładne te czerwone. Naprawdę ładne. Dalej, bo już mnie normalnie wszystko boli. Tu jakieś takie małe zestawiki. Jakieś pierdu. Pędzelki, szczoteczki. Czy ja chciałam? Chciałam taki flat. Flatowy pędzelek chciałam do podkładu. Czy ty będziesz dobrym pędzelkiem? Liquid Foundation Brush. Nie wiem, czy będzie dobrym, ale bym go z chęcią spróbowała. Sprima niego. Odważyć się. Co? Ona, te 2. Concealer Brush Set. Fajne są. Takie na powietrze można fajnie nimi sobie poprecować. Tu mnie coś obchodzi. Nie, to mnie chyba nie bardzo coś obchodzi. Dobra, przejdźmy dalej. Uwaga, bo się przeciskam. Po 8 są te co wam mówiłam. Tu coś jest nowego. A, i tu są te moje. Jeszcze zostało co? Amsterdam i New York. Nie wiem, które mi się jeszcze podobały. Ładny jest New York, a Amsterdama nie ma, nigdzie nie stoi. Nie ma próbki, słuchajcie, nawet nie wiem, jak pachnie. Ale nie wezmę w ciemno. A tu? Nie, to nie. To nie. Uważaj, synuczku. Uważaj. O, to ładne. Ja się cię zgubić. Tu jest Parisian. Parisian ja mam. Myślałam, że jest jeszcze jakiś, ale nie ma. A wiecie, co to było? Denbra Christmas! Idziemy na market. Chodź! Chodź! Easy instant snow. No chodź! Patrzcie, śnieg! Mamy śnieg. I kawa. O takich smakach. I zmielona, i niezmielona, i jedna torebeczka 100 gram, 5 funtów. Wow. Ale pachnie. Wow. Chocolate mint. Weź sobie. Butterscotch. Ale to jest ten, zmielona, to jest taka mocna. Jamaica Rum French Vanilla Ice Cream, Hazelnut, Amaretto, Chocolate Nut, Chocolate Mint. Patrzcie, ile kawy. Tyle kawy.
czekolad. Blueberry muffin. Irish whiskey. Wow. Chocolate red. Amaretto. Chocolate orange. No, it's chocolate. Caramel. Scotch whiskey. Fajne. Fajne, ale to są te. Chodź. Idziemy dalej, ledwo idę wam powiem, bo mam tu shopping, torby, więc jest mi trochę ciężko. Patrz jakie piękne ozdoby, zobacz tu. Patrz, zobacz. Zobacz jakie ozdoby. O dobra, musimy iść tędy, bo... O, czyżby tu był mulet wine? A czy to jest mulet wine? Mulet cider za 4,50. Sery. Niam. Dobrze pachnie. Patrz, czapki, ozdoby. Ale tego jest. Patrz jaki bar u góry, zobacz tam gdzie są, patrz, u góry. Widzisz? Tam jest bar jakiś. Chodź zobacz. O, tu jest jeszcze. Ginger and gin, blueberry, mulet wine za 5. Tu chciałam, chodź. Patrzcie jak fajnie. Jakie to ładne. Uwaga, idziemy teraz do środka i wam pokażę może. Patrzcie jak tam. Zobacz jak tam. Patrz jak tam ładnie. Takie ło. Dobra, dzisiaj nie wchodzimy, nie, bo nie mam. I mamy koło. I ledwo idę i powiem wam, że będę musiała chyba schować telefon, bo nie mam jak nagrywać. Normalnie ciężko. Tak, idziemy właśnie, bo ledwo idę. No, ledwo idę. Melted cheese. Widzicie? O, mamy te hot dogi. Gracjan! I tu dalej. Tam się kręci. Santa Land. Co zrobiłeś? No, chcę zobaczyć z góry, co to jest. No, poczekajcie, pokażę wam. No wiem, ale tu trzeba zejść. Chodź. Chodź, zaraz wejdziemy do góry. Pokażę wam, no jak już jestem, to wam pokażę. No to jest malutka ciuchcia. Ale tam jest taka dziura, sobie co jest w tej dziurze. Jaka dziura? Nic tam nie ma, co ma być? O Jezu, czekajcie, to jest jakieś wesołe miasteczko. Wygląda tak. Zobaczcie, to jest w ogóle ogromne. To jest ogromne, ja mi się nie chce, nie mamy tyle czasu, ej. No, zobaczcie ile tutaj się dzieje. Tu jest po prostu miazga tego wszystkiego, tam się kręcą. Tu idą powoli dookoła. Tutaj jakieś samochody. Chyba dla mniejszych dzieci to jest. To jest dla mniejszych dzieciów. Mniejszych dzieciów? No. Dzieci. Dobra. Step free access. No dobra, to ja będę chować aparat, bo powiem wam, że ledwo z nim idę. Ledwo go trzymam ręką, ale dzieje się. Dzieje się, jest tego dużo, jest pięknie i myślę, że tutaj przyjedziemy i na pewno wam coś ponagrywam. A teraz idziemy tam do góry. Tam do góry idziemy. Dobra, jakoś wejdę i pokażę wam jeszcze tu z góry. Tu mamy pancakes, czyli mamy... Patrz, Gracjan! Synek! Widzisz to? Pancakes! Tam się kręci. Tu się wierci. Tu są sery. Tam też coś. Tam jakieś tikety jeszcze na jakieś małe rzeczy. A tu my teraz wchodzimy tam. Będziemy iść z powrotem. A tutaj groźny pies. Nie no, żartuję, nie jest groźny. Nie wiem jak ja wejdę. Idź. Wow, fajnie się kręci, a my idziemy do środka. Nie wiem w ogóle, czy wy tędy wyjdziemy, czy wejdziemy. Synek, ale to jest wyjście, a nie wejście. Hejo. I my już jesteśmy, i my już wracamy do domu.
Za dużo nie mogliśmy wam pokazywać na Christmas Market, bo było bardzo dużo czego? Ludzi. No bo tyle pipolów, jest po prostu masakra. Pipol? Pipolów. No, także obkupiliśmy się, zadowolony jesteś? Tak. Tak? Fajny dzień? Aż się zamazało. Dobra, wyostrzyć. Znaczy, co mamy? Zajedzenie? Czyżby znowu mak? Mak. Czyżby McDonald's? Tak, żeśmy postanowili, żeśmy. No, to co kupiliśmy, to oczywiście pokażemy wam w domu. Ja trochę padam. Grecjan też pada. Grecjan kupił sobie super kurtkę, czapkę, rękawiczki. I w ogóle kupiliśmy fajne rzeczy. I nuggetsy fajne. Fajne nuggetsy. Po raz drugi, bardzo... A, ty masz te teraz. Ja mam takie dobre. Chicken coś tam. Te, które ostatnio... Takie, przepyszne. Dzisiaj właśnie Gracyk sobie je jadł. I mam jeszcze mrożoną kawę, taką frappę. Bardzo dobra. No i przepłaciliśmy za bilety, nie? Do Dala. Do Edynburga. Przepłaciliśmy z jakieś... Ile? Około 10 funtów, tak? Zamiast zapłacić chyba 16. W obie strony zapłaciliśmy 20 coś. No, 16 funtów ja zapłaciłam, a powinna zapłacić 11. Jak powiedziała mamie rano, tylko nie słuchała. No, mówił mi, żebyśmy pojechali, późniejszym. Późniejszym, bo kosztowało mniej. Za mnie dla free i mama musi płacić, co by wyszło 11 funtów. No, a tak to nam wyszło? 20 coś tam. No, no cóż, przynajmniej nauczkę mam na przyszłość i będę pamiętała. Odezwiemy się do was z domku. Mam nadzieję, że mimo wszystko udało mi się cokolwiek nagrać, ale naprawdę tam, gdzie było bardzo dużo ludzi i gdzie musiałam zwracać uwagę też na synka, no to nie nagrywaliśmy, tak? No i co? Ja pokażę wam oczywiście, co zakupiłam. My jedziemy do domku, ja wcinam właśnie zaraz mojego kurczaka i odzywamy się do was. I nie jeździliśmy na karuzelach, bo po pierwsze są drogie, a po drugie tam, gdzie Gracjan chciał, to ja się bałam i będziemy musieli przyjechać tutaj większą ilością osób i wtedy sobie pójdziemy wszyscy. Na jedzie chciałam pójść. I mama ma taki smoothie. Mama, to nie jaki? Smoothie, kawa. Nie było kawa. Smoothie. A jaki? Topi chyba, albo karmelowa. Topi i karmelowa kawa. Frappe. I ja sobie wziąłam taki... Ty masz shake'a, tak? Shake. Nie. No, a wszystko prawie tak było wyprzedane, prawda? Wszystko było out of stock. Mhm. Dobry? Masz smak? Mhm. Mango. Mango i pineapple. Niam, 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 niam. Pycha. Dobra, to co? Odzywamy się, jak będziemy w domku, tak? Mhm. Okej, to do usłyszenia.